Szpital specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu mocno stawia na inwestycje oraz zakup nowych potrzebnych sprzętów, które poprawić mają jakość oraz dokładność prowadzonych w lecznicy badań. W najbliższym czasie do sandomierskiego szpitala trafić ma nowy mammograf i ultrasonograf. Urządzenia wzbogacą sprzętowe zaplecze oddziału położniczo-ginekologicznego. Oba urządzenia, jak przyznał dr Marek Kos, dyrektor szpitala w Sandomierzu, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o mammograf, to sandomierska lecznica takiego nie posiada od 10 lat. Teraz pacjentki będą miały okazję profilaktycznie badać się na nowym cyfrowym urządzeniu. Teraz chcemy kupić aparat, no kupujemy aparat cyfrowy, który liczę, że zaraz po nowym roku zacznie robić pierwsze badania. No bo aparat dojedzie na pewno w roku jeszcze 2022, będzie fizycznie w szpitalu. No ale tutaj mamy kwestię odbiorów technicznych, związanych z prawem atomowym przez sanepid. To trochę później. Także myślę, że początek przyszłego roku to pierwsze badanie. Jeżeli chodzi o aparat do mammografii, no to dostępność do niego jest nieograniczona. W zasadzie skierowanie od lekarza ginekologa z poradnikiem ginekologicznym wystarczy, żeby robić badanie. Tym bardziej od onkologa, gdzie dostęp też w Sandomierzu mamy. We wtorek dyrektor sandomierskiego szpitala podczas spotkania podpisał także umowę na zakup ultrasonografu dla oddziału położniczo-ginekologicznego za kwotę ponad 300 tysięcy złotych, do którego finansową cegiełkę dołożył powiat sandomierski i gminę z całego powiatu. Nowoczesny aparat USG, jak wyjaśnił dr Marek Kos, będzie służyć w dużej mierze diagnostyce ginekologiczno-onkologicznej. Łącznie z jakimiś badaniami przepływów naczyniowych, czy z badaniami związanymi z pomiarami wielkości i w zasadzie z typowaniem, jakby rokowaniem co do dalszego leczenia. Ta diagnostyka po prostu jest bardzo wysokospecjalistyczna, jeżeli chodzi znowu o położnictwo, no to wszystkie badania w trakcie ciąży, płodu, wymiary plus przepływy w krwi pępowinowej, to od razu też widzimy, jak jest to potrzebne obecnie. Jednak zakup nowoczesnych, specjalistycznych sprzętów to nie wszystko, ponieważ szpital planuje również termomodernizację budynków zaplecza technicznego, które takiej inwestycji potrzebują od dawna. W ramach termomodernizacji zmodernizowana zostanie pralnia, magazyn, kuchnia, prosektorium, tlenownia oraz stacja transformatorowa. Jak poinformował wykonawca, na wykonanie inwestycji firma ma 10 miesięcy, dlatego prace rozpoczną się jak najszybciej to będzie możliwe. Pierwszy etap termomodernizacji zadania ma kosztować ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Natomiast całość wynieść ma ponad 5 milionów złotych. Dofinansowanie na ten cel szpital otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnych planach inwestycyjnych, jak poinformował starosta sandomierski Marcin Piwnik, jest również termomodernizacja jednego ze szpitalnych skrzydeł, na które lecznica chce otrzymać środki oraz budowa nowego pawilonu specjalistycznego. To są olbrzymie inwestycje, które też są niezwykle potrzebne. Inwestycja, która była marzeniem pracowników szpitala, dyrekcji, czyli budowa nowego pawilonu specjalistycznego Centrum Ambulatoryjno-Zabiegowego, znalazła się na liście priorytetów inwestycyjnych Zarządu Województwa na kolejną perspektywę. Dziękuję, bo to też dzięki uprzejmości Zarządu Województwa ta inwestycja jest bardzo realna do wykonania. Pan marszałek był w szpitalu kilka miesięcy temu, również rozmawialiśmy o ważnych inwestycjach. Dziś jest po raz kolejny i miejmy taką nadzieję, że również będzie pan marszałek w styczniu również w naszym szpitalu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że szpital otrzyma również olbrzymie dofinansowanie na termomodernizację jednego skrzydła szpitalnego. Przedsięwzięcie olbrzymie. W oficjalnym spotkaniu związanym z podpisaniem umów udział wziął również marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, który przyznał, że inwestycje są bardzo potrzebne, a sandomierski szpital wciąż stawia na rozwój i dobre zmiany. Jednocześnie w trakcie tej wizyty rozmawialiśmy o tych inwestycjach, które tu były poczynione, jeżeli chodzi o sprzęt, a mianowicie jak tu byłem pierwszy raz, to oglądaliśmy tomograf, a teraz mieliśmy okazję zobaczyć już funkcjonujący rezonans
magnetyczny. Także tu gratuluję panu staroście, gratuluję panu dyrektorowi, że ten szpital, duży szpital, który świadczy te usługi zdrowotne dla dużego tutaj obszaru pacjentów, konsekwentnie realizuje tę politykę zmiany, przebudowy, doposażenia w sprzęt. To, że szpital w Sandomierzu staje się coraz bardziej nowoczesny, podkreślił również Marek Jańca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Ten nowoczesny sprzęt właśnie tutaj jest zainstalowany, który służy przecież pacjentom, mieszkańcom nie tylko z naszego powiatu, ale również z powiatów sąsiednich, a również i z województwa sąsiedniego, tak jak mieliśmy przykład tej części psychiatrycznej, gdzie byli też z powiatu tarnobrzeskiego i pacjenci, i korzystający z tego miejsca. Szpital specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu nie zamierza zwalniać inwestycyjnego tempa. Dyrektor szpitala zapowiada, że plany na kolejne inwestycje już są, więc teraz pozostaje jedynie poszukać na nie odpowiednich środków i rozpocząć kolejne przedsięwzięcia. Katarzyna Kaszluga, STV Info.